Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony The Rock Boy. Zapraszam na kolejny odcinek z gry Alan Wake 2. Życzę wam miłego oglądania. Tak jak pewnie już słyszycie, mój głos trochę się poprawił, jestem już prawie całkowicie zdrowy, także będzie to brzmiało dużo lepiej niż w poprzednim odcinku. Nie będę już miał takiego zatkanego nosa, nie będę tak harczał pewnie, także będzie przyjemniej. Nice. Także okej, wracamy sobie do tego miejsca, w którym zakończyliśmy ostatni odcinek. Wróćmy sobie do Alana i do Alexa, zobaczymy co jeszcze tam nam mają do powiedzenia. Jeszcze może sobie najpierw przejrzyjmy tutaj pomieszczenie. Zobaczmy, czy coś ciekawego tutaj na nas czeka. Jakieś przedmioty do znalezienia. Mamy, widzę, te samochody zaparkowane. Jakaś nowa miejscówka to chyba jest w ogóle. Nie wiem, czy my jesteśmy chyba w Bright Falls, ale... Ale mogę się mylić. Zobaczmy, co jest tutaj. Jaki ładny kominek. Znowu ta głowa i jelenia. O, coś tutaj jest. A, okej, dobra. Okej. Już do niego wracam. Jeszcze tylko tutaj. Nic, pusto. Dobra. Przepytajmy jeszcze trochę Wake'a. Jak to tutaj? Usiąść czy coś? Co jest? Czemu nie mogę podejść? Halo, panie Wake. A, dobra, może ja go muszę jakoś... Czy może do tablicy wezmę? Wrócę do chodzeniowej. W ogóle to sprawdźmy co... O, ulepszenie broni. Co my tu mamy jeszcze? Mamy 14. Traf wroga szybko, dwa razy w głowę, ogłuszysz go na dłuższy czas. Dobra, weźmy sobie to ulepszenie od razu, jak tu już jesteśmy. Proszę bardzo, jak pięknie wytłumaczone przez Alana. Bardzo fajne są to wstawki. Oj, sorry, wróciłem całkowicie tam. Przejdźmy do naszej tablicy. Dawno tutaj nie byliśmy. Przesłuchanie Alana Wake'a. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. O tak, pstrykacz będzie tutaj na pewno kluczowy. Gdzie jest pstrykacz? Nie powiem, że to rozumiem, ale jeśli Wake mówi prawdę, to ten zaczarowany przełącznik światła jest najlepszym tropem. Zacznijmy od tego. Oczywiście, że tak. Co tu mamy? Wake. Pstrykacz jest w posiadaniu kultu drzewa. Okej. Już zajmowałem się kultem. Upiekę dwie pieczenie na jednym ogniu. Zajmowałem się, sorry. Stojąc w przyczepie na przedmieściach Watery, Saga po raz pierwszy ujrzała słynnego pstrykacza Wake'a. The cult of the tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. Okej, czyli mago kult. Przyczepie. Sprawy jeszcze przejdźmy. O, jejku, jak mamy dużo do uzupełniania. Sprawa zamknięta. O, proszę. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Na pewno nie tuzinkowa. Zabijam Nightingale'a. Musiałam. Był potworem. A potem rozlewisko wokół Cauldron Lake zniknęło. Nic nie ma tu sensu. Na brzegu jeziora znaleźliśmy Alana Wake'a. Pisarza, który zaginął 13 lat temu. Mam nadzieję, że trochę nam to rozjaśni. No, chyba nam nie do końca to rozjaśniło. Całą sprawę. Wróćmy do kultu drzewa. Kult może składać się z wyznawców zgrzyta. W końcu mają pstrykacz. A, cofnijmy się jeszcze. Tekst. Kto należy? Okej. Czyżby to tu? Nie? No, to ciekawe. Cel kultu? Może? Nie. O tak. Czemu pracują dla zgrzyta? Co ma z tego kult? I jeszcze kolejne śniadaniówki z Heiseiem, czyli takie już bardzo poboczne, przed leśniczówką nad Cauldron Lake. Czyli tu. Motywacyjna notatka. Czyżby ktoś o mnie dbał? Z pewnością. A jeszcze fabuła. Okej. Co tu mamy nowego? Opowieść. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance?
Dobre pytanie. No nie byłoby tak ciekawie. O Jezu, ile tutaj mamy rzeczy do dodania. Masakra. Dobra, leżę roku. Jak opowieść zmienia rzeczywistość? Zasady. Jakie są zasady? Opowieść odmienia po kawałku naszą rzeczywistość. Proces ten zachodzi stopniowo. Okej, efekt nie jest natychmiastowy. Na skutek zetknięcia z leżem roku, fikcja zyskuje moc odmieniania rzeczywistości. A więc wszystko napisane w leżu mroku znajduje potem urzeczywistnienie? To nie może być takie proste. Jak zatrzymać tę opowieść? Co tu jeszcze mamy? Jeśli tego nie powstrzymamy, Zgrzyt wykorzysta opowieść, żeby zmienić rzeczywistość na stałe na początku Gearfestu. Nie. Tutaj to. Dobrze. Mamy tylko 2 dni, czyli bardzo, bardzo mało czasu. Wake musi dotrzeć do pstrykacza przed Zgrzytem. Dzięki niemu będzie mógł zmienić opowieść i odesłać Zgrzyta do leża mroku. Zaczarowany włącznik światła. Nawet nie wiem, jak to ugryźć. Nie dziwię się. Też bym miał z tym wielkie problemy. Wake twierdzi, że do leża mroku można się dostać przez dno Cauldron Lake. Okej. Okay. Czyżby tutaj? Tak jest. Jest przejściem. O, tak, tak, tak. W jakiejś innej, dziwnej rzeczywistości leżem roku łączyło się z naszym wymiarem. Strona opisuje kolizję. Strona opisuje kolizję jako coś powiązanego z leżem roku, z miejscem, w którym przebywa Wake. No, w sumie to przebywał. By mogła powstać kolizja, nie wystarczy sama miejska legenda. Należy ją uzupełnić o dodatkową narrację w leżu roku. Ale mamy tutaj tych wskazówek, że tak powiem. Wkroczyłam do kolizji w Cauldron Lake dzięki wyrecytowaniu wiersza. Jak tam wejść, czyli wiemy. Wake był uwięziony w leżu mroku przez 13 lat. Okej. Okay. Wake był przez cały czas w innym świecie. Oj tak, zdecydowanie. Porąbanym świecie. W leżu mroku istnieje byt zwany duchem mroku. Tak jest. Czyli tutaj mamy ścieżkę ukończoną. Wild stuff. Dobre określenie, bardzo dobre. Teraz czym jest duch mroku? Latarka wydaje się osłabiać opętanych. Czyżby tu? Nie. Ale może tu? Tak jest, no, okej. Okay. Światło i duch mroku. Miałoby to sens, gdyby światło sprawdzało się również przeciwko duchowi mroku, ale nie jest to takie proste. Tak, tak, tak. Dobrze oświetlone miejsca są bezpieczne od ducha mroku i opętanych. Wake. Duch mroku pod postacią Zgrzyta zmienia opowieść Wake'a. Chce obrócić świat w jebany koszmar. Duch mroku chyba tak. Tak jest. Oczywiście nie mogę do tego dopuścić. No, jest to oczywiste. Oczywiście, że tak. Ale masa myślana mi wyszła. Wake. Zgrzyt i duch mroku są jednoznaczne. Tutaj? Tak jest. Kiedy duch mroku wygląda jak Wake, nazywa się Zgrzyt. Zły bliźniak brzmi trochę zbyt wygodnie. Trzeba mieć na niego oko. I coś na później. Dobra. Jakie mamy teraz cele? Jedź do Watery. Okej. Okay. Czyżby tutaj wszystko już? Co tu mamy? Strony maszynopisu. To są te, które zbywamy. Profilowanie. Profilowanie mamy chyba zakończone. Tak jest. No dobra. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery. Widzicie, czyli trzeba było wrócić do tej tablicy, żeby pchnąć fabułę do przodu. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. Od tego momentu możesz przełączać się między opowieściami Alana i Sagi za pomocą wiadra w pokoju wytchnienia dozorcy. Możesz rozgrywać tę historię w dowolnej kolejności. O proszę. Tego się nie spodziewałem, że gra nam da aż taką wolność wyboru. Ale fajnie, okej. Okay. No dobrze, ale że graliśmy ostatnio sporo dość Alanem, także myślę, że teraz parę kolejnych odcinków skupimy się bardziej na Sadze. Zobaczymy, jak historia będzie wyglądała z jej strony. No dobra, także zostawiamy tutaj Alana z Aleksem.
My sobie wrócimy w takim razie do... Czy pojedziemy do Watery? Aha, czyli tutaj sobie przemieniamy postać. Super, bardzo fajnie zrobione. Będzie wygodnie. Jak będziemy sobie chcieli wrócić do Alana? O, coś tu jeszcze? I remember writing an endless amount of pages, but when this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your cooperation. Jak niepewnie powiedziane. Dobra, wróćmy sobie jeszcze do tej tablicy. Co tam nam doszło? Kult drzewa. Co nam tutaj Alan powiedział? Pamięta, że zapisał w Leżu Mroku wiele stron. Okej. Zachowanie sekty, cel kultu. Nie tutaj. Tu? Tak jest. Jeśli to Wake jest źródłem stron, to kult nie ma z nim nic wspólnego? Chyba, że kult pracuje ze zgrzytem. No, byłoby to bardzo prawdopodobne. Dobra, mamy tutaj wszystko ogarnięte, leci sobie jakaś muzyczka. Bardzo przyjemny pokój. Żegnajcie panowie, do zobaczenia. My tymczasem udamy się do Watery. No tak, panie Wake, tak. Ale niestety nie tym razem. Dzień dobry. Coś pan dla nas ma? Nic ciekawego? Szkoda. No, popełniam błąd być może, ale niestety tak to musi być na razie. O! Oczywiście. O, proszę, jest telewizorek. O, będzie kolejna reklama. Hold on for dear life on the Espresso Express. Oh, Jesus. Soak in some local history at the Watery Well, where two serial killers once hid the disemboweled bodies of their murder victims. It's not haunted. Come join Mocha Moose and the goats at our amusement park petting zoo. Śrywka, o Boże, jaki suchar. Seriously, stop feeding our goats coffee. Seriously, it's not amusing. Take in amazing views from the slow roaster Ferris wheel. I can almost see the Watery Lighthouse trailer park. This is so much fun. Widać po was. Finish off at our beautiful gift shop. Czekawist. Ale co za chary lecą. Receive a 9% discount on keychains and propane tanks. Welcome to Coffee World. We guarantee you'll have a great time. This is the third time I've requested something be done. O, TV in my room. Dokładnie. It keeps going on by itself. It's keeping me awake all night. Yes, sir, I'm terribly sorry for that. Nie zauważył mnie? A, nic nie ma. No dobra. Nic. No tu coś nie było? Tu były chyba jakieś zamknięte pokoje? Jeszcze tak sobie tu przejdę. Coś tu może... No tu byliśmy już chyba. Tak, tu było to radejko. O, FBI, kurdeczka. Czyżby to był nasz pokój? Czekajcie, może tu jest coś napisane? Nie, nie ma chyba. Tu coś jeszcze? Nie, chyba nie ma. No komuś jeszcze się tu wbije na HT? O, co tu jest? A to chyba już było. Tak, 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 to już czytaliśmy. Hello? Co tu jest? Otwierać, policja. No, mógłbym tak powiedzieć. A tu? No, tu chyba nie byliśmy. Dobra, przewiniemy sobie to. Nie będę wszystkiego tutaj czytał. Jebać to miasteczko. Okej, okej. Okej. O, a tu jeszcze coś. Strona? Nie, no to dobrze, że tu przyszedłem. A widzicie? Coś tu jednak jest. Kolejna? Kurde, aż dwie strony w jednym pokoju? Na bogato. Mają rozmach, skurwysyny. Tam i płynie promem. No dobrze. Okej.
Jesteśmy sobie tutaj. Dzień dobry panom turystom. To panią. Sorry. Na pewno nie zapomniała. Śledztwo? O, co to tam będzie? Dobra, to przejdźmy tam. No, tu jest baner tego burmistrza chyba, czy co to tam było? Nie da się chyba. A oszukali mnie. Jestem perfidnie oszukany przez grę. Dobra, wracamy do samochodu, jedziemy stąd. No to co, jedziemy do Watery. I didn't want to say this in front of Wake, but are you sure this is a good idea, going on your own? Assuming we believe the page, I need to check this out. We need to find the cult. Anyone we meet here could be a member. And this Scratch guy. The evil doppelganger? It must be true, or else this guy can't write for shit. The quality of his writing aside, if this page turns out to be true like the rest have, this could be a breakthrough. We might solve this thing before a backup even arrives. And they're taking their time, so just be careful out there. Meanwhile, I think me and Wake will have a chat. Maybe I can shake something loose. Okay. But remember what happened with the Salt Shaker. Będzie nowa miejscówka do ogarnięcia. Pięknie. Klimacik ta mgła miejscowa. Ta mgła tutaj robi zarąbisty klimat. Ale tu ładnie jest, naprawdę. Uhuhu. Gęsto, gęsto. Dobra. Mapy oczywiście nie mamy tego miejsca, także nic tutaj nie sprawdzimy. Zróbmy sobie mały przegląd tego, co nas tu czeka. Okej, okay, popytajmy może tutaj kogoś. A może nie będą chcieli gadać? Ojejku, jaka... Zmuszona twarz. Tu będzie? To nic. The flooding is even worse here. More like underwatery. I'll have to tell Casey that one later. Sucho, sucho. A vote for Mayor Setter is a vote for ever. Na pewno. Tu coś będzie, o. A co ty tu tak stoisz, taka schowana w tych okularach? Obok tej toja. O, jak mokro już tutaj. A tutaj kto jest? Mom's family was from Sweden. I've always imagined it kind of like this. Saunas, lakes. Dobry. Seems nice. Enjoying the sauna. You bet. The steam is amazing on my creaky old joints. I'm just waiting for Ati to wrap up his show so we can crack open some beers. I've read that taking a sauna is good for preventing dementia. Yeah, and so is beer. Okay. Ever heard of the cult of the tree? The half-deer, half-man monsters? Oh, sure I've heard of them. They're the reason I can't risk taking walks in the forest anymore. If one of them shows up, how am I supposed to get away? I can't run with a bad hip. I'd be killed for sure. I could maybe use my crutches to defend myself. You're the professional. Probably smart just to stay in the sauna for now. Dokładnie. Okej, okay, dziękujemy za rozmowę. Mamy tutaj fana piwa. Kuleczka. O, coś sobie płynie. Ale ładnie tutaj to wygląda. Świetny klimat, naprawdę. Halo, panowie? Asana doesn't fix what ails ya. You're a goner. They also say silence is golden. Pocisk. Dobra, nie obrażam się chyba, jak tutaj wejdziemy sobie do nich.
Palmy latarkę. O, proszę, i skrzynka jest. Patrzcie, ile mamy już rzeczy w ekwipunku. To ci panowie tutaj trzymają. Jest wędka. Co od cholery piwa. O, tutaj coś jeszcze mamy. No dobra, a tu wejdziemy. O, to ta sauna. Gorąco. O, kaczuszkę. Nie no, chyba nic tu nie ma. Tylko napierdziela to. Strasznie. Dobra, posiedzieliśmy w saunie. Oh yeah. Tamten jak go hejtuje. Dobra, tu mamy jakieś samochody. Tutaj sobie przejdźmy. Co tutaj jest? Dzień dobry. Pan chce pogadać? Nie, pan nie chce pogadać. Można wejść do pana? Nie, nie można. Proszę, oczywiście piękne V8. Coś tu sobie gra. What have you been up to this time around? There's only so many times I can keep fixing the same hole. Może wypadałoby ją naprawić raz, a dobrze, no? Do przemyślenia. Tu się da? Nie da się. O, ale tu coś jest. O, proszę bardzo. Jest amunicja. Z jednej strony dobrze, z drugiej źle. No zaraz będzie walka pewnie. Dobra, tu nic nie ma pewnie, nie. No tak, to jest dobre określenie tego miejsca. O, 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 kolejna, dziękuję. O, wraca nawet, jest pięknie. Oby. Dzień dobry panu. Cześć, cześć. O, 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 ale tam możemy wejść. Ale nie możemy, bo nie mamy klucza. Nie będzie to takie proste. No dobra. O, co to tutaj tak? Hey, where's the time gone? There's just a wretched husk of what used to be me left. Dobra, wejdźmy do środka. Może tu coś będzie ciekawego. Halo, dzień dobry. O, czy to jest ten dozorca? Proszę bardzo. Dzień dobry, okay, pani chce porozmawiać? To prawda, to prawda. Co tu mamy? Okej, okay, czy jest tutaj jakieś ciekawe nazwisko? Coś nam tutaj chce gra podpowiedzieć? Nie widzę na razie nic. Tutaj co jest? Bateria, karaoke i skecze. Chodźcie, chodźcie wszyscy, witamy w Coffee World. Laboratorium otwarte zostanie jedyny w swoim rodzaju park rozrywki. Okej. Okay. Czyżby Watery miało własną Nessie? Jakiś potwór? Dobra, a tam? Co tam będzie? Też jakieś takie plakaciki? Poeta Tom, film Tomasza Zeina. Okej. Okay. Przerażająco osobliwa wyprawa, mroczny, głębinny umysł artysty. O wczesnej karierze Zeina w Finlandii, jego komunie artystycznej w Bright Falls, jego zaginionym dziele poeta Tom oraz jego tajemniczym zniknięciu w 1970 roku. Ten Zein to on był chyba wspomniany w pierwszej części, jeśli dobrze pamiętam. W roli własnego mrocznego słowotwora w jego filmach poeta, pisarz i nurek Tomas Rymokleta. Okej? Okay. Mroczny sobowtór w twórczości i życiu Tomasa Zeina. Dobrze, dobrze. Pan sobie tu śpiewa. O, 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 o. Dzień dobry. Ty chyba nie odpowiedź. No cóż, kiedyś musiał być ten pierwszy raz. Nie wolno przeszkadzać, chce pan... O, to będzie mapa. Pięknie, dziękuję, dziękuję. Teraz sobie rzućmy okiem. Tu śledztwo, tu rozmowa, nowe wybory i tu śledztwo. Okej. Okay. O kurde, spora ta mapa, spory teren. Dobra, będzie co robić, zarąbiście. Wejdźmy sobie tu. Tu oczywiście skrzynka. Weźmy sobie, proszę.
Mamy trochę rzeczy. Lecimy dalej tu. O, tu sobie można zapisać. Fajnie, znowu. Czy to jest jakieś osiągnięcie, że ona podchodzi do tych głów, czy co? Nie wiem. Pudełko na buty na razie nie jest niepotrzebne. Szybko sobie zapiszmy. O, tu też można przełącać. Okej. Okay. Ciekawe. No, tu nie ma klucza. No dobra. O, w tym pudełku coś jest? Nie. Puste jest. Nic tu nie ma. No dobrze, dobrze. Fajna ta muzyka, naprawdę. No dobra, ale co teraz? Z kim sobie mogę porozmawiać? Gdzie to jest to na mapie? Tu jest śledztwo, to jak się odwrócę, to jest jakaś rozmowa. Z tym panem? O, hello. Jest. Do you have a second? Ach, long time and no see, Miss Anderson. Thor and Odin are not here. They are old tricksters always sneaking off. Sorry, no, I wanted to ask you about something else. Can you point me to any trailers around here? Sure. Watery Lighthouse Trailer Park. Ilmo Koskela owns it. Owns many things in town. And where is Ilmo? I saw Ilmo and his brother at the bridge. Well, what used to be the bridge. Okay. Pójdziemy sobie tam. Do you live Czy jesteś stąd? Here? I live in Bright Falls. You've seen me around. I am Mr. Blum. You call me Vladimir. I work at the nursing home. I take care of your old people. We are on day trip, music, sauna, the good times. I bring good them times. In the bus. The elderly are very important. Valhalla, fajna ogólnie ta nazwa tutaj. Thanks. No dobra, dziękuję. Pani też sobie porozmawia? Nie. Okej. Okay. Idźmy w takim razie pod ten most. Czy jakaś rozmowa tu jeszcze jest? Coś, to jest śledztwo tu. Ale chyba na razie tam nie wejdziemy. Droga zamknięta. Co my tu będziemy mieli? O! O, to ten gościu. Hey, Ilmo. How did your walk in the woods with Steven go? Another satisfied customer. I just hope he remembers to write a good review on the webpage. Great to see you back in Watery, Saga. Everyone in town missed you. Super nice to see you again, Saga. They act like they've known me for years. Skąd właśnie oni ją znają? Czy nie są ci goście z tych reklam w telewizorze? Are you familiar with the cult of the tree? Yeah, we always thought it was an urban legend. Kids drawing creepy symbols to scare each other, but now it's gotten pretty damn real, huh? It's terrible what happened. We're all in shock. Well, we're looking into it, hoping to get things back to normal soon. We're all for that. As normal as it ever gets around here. Czy to kiedykolwiek było normalnie? You own the trailer park, right? Mind if I take a look inside? Yeah, I'm pretty sure the owner of the Watery Lighthouse Trailer Park, me, can help you with that. It's good to have our funniest resident back. Resident? I don't understand what you mean. If this is your way of getting out of any outstanding bills, don't worry. They've been handled. Must be hard coming back to where you and your little girl lived. Same It's like they remember a different reality. Is the horror story messing with their memories? Okay. So what is Coffee World? You mean you haven't seen our commercial for it? Coffee World is a smooth blend of rides, food, and fun. We even had a real moose. Until recently. Plus, right next to Coffee World is the workshop of our own Kalevala Knights Motorcycle Club. We're busy building the floats for Deerfest. Don't go peeking, though. You know, we're saving the big reveal for Deerfest. Co do waszych reklam, tak, to jest dobre so, pytanie. Your commercials.
They're more than commercial, Saga. Our goal is to both entertain and educate local viewers about the fine products and services we provide. And, Yako here really comes alive in front of the camera. Really. Fuck off. I'm just there for the free beer. Not sure what Ilmo's excuse is. Hey, I'm writer, producer, co-lead, director. Idziecie świetnie. Do yourself a favor and check them all out. Obejrzałem chyba wszystkie do tej pory. Profiling will give me the answers. Zdecydowanie, ale czy jeszcze tu coś? Dzień dobry, panu. No cóż, most się... Dobra, sprofilujmy sobie tego gościa. Miejska legenda. Elmo thinks the cult is just an urban legend. Or does he? There are things that go bump in the night. It's all true. It's all true. Sound the alarm, brother. Gather the troops, brother. Yako, the shadow of the forest is creeping closer. They don't think it's an urban legend at all. They understand it's dangerous. To kłamczuchy. Ilmo made it sound like I lived here. Does he really believe that? Light, laughter, and love will guide you home. Saga and her daughter. Oh boy. Happy faces raise property value. Family comes first, Ilmo. We take care of her trailer while she's gone. She's one of us, Yako. Her spare key is safe and sound. The Koskala brothers have happy memories of me living here. This must be the story affecting them. I'll play along for now. I need the key to that trailer. Okej. Mamy ich sprofilowanych. Przejdźmy do tablicy. Na tropach sekty. Niedaleko znajduje się osiedle przyczep Water Lighthouse. Trailer park is a good place to look for a trailer. Keep it simple, Saga. Ilmo jest pewny, że kiedyś tu mieszkałam, że miałam tu swoją przyczepę, że jestem częścią tej społeczności. Naprawdę myślę, że kiedyś tu mieszkałam. Wytrąca mnie to z równowagi, ale przynajmniej mogę to wykorzystać, żeby dostać się do tej przyczepy. Na pewno tak będzie, na pewno to wykorzystamy. Akt kontra fikcja. Strasznie mi się tutaj miesza wszystko. No właśnie. If that's true, then I need to know what's real and what's fiction. I żeby samej się nie zagubić w tej fikcji. Okej. Właściciel osiedla. W końcu komuś spodobały się moje dowcipy, ale tak już poważnie, jakie ja tu wiodłem życie? To jest bardzo dobre pytanie. Rose rozpoznała mnie w barze w Bright Falls. Twierdzi, że wyprowadziłam się po śmierci Logan. Logan nie umarła, ale co jeszcze zmieniła w jej życiu ta opowieść? Jeśli się dowiem, może łatwiej będzie mi z tym czymś walczyć. I fabuła. Co tu mamy? Na później jeszcze. Okej. Okay. Rymowanki. Dobra, na razie rymowanki chyba nie. Po prostu jeszcze dodawaliśmy wcześniej chyba. Dobra. Porozmawiajmy jeszcze. All joking aside, yes, I would like to see my trailer. Do you have a spare set of keys? Good for you. Yeah, I have a spare set. They're just over at Coffee World. I'd get them for you, but Yako and I have to head to Bright Falls. The spare keys are in the gift shop safe. I'll call ahead and have someone get them out for you. Super, dziękuję bardzo. The road's flooded, but if you just follow this trail behind me, it'll lead you there. Call the gift shop so they can give Saga a hand. Yep. Yep. Okay. Okay, panowie. Nothing? Cisza? Jak to? Dobre pytanie. Because they're busy. Well, after they finally pick up, we really need to get over to Bright Falls for that thing. Yep. Yep. Must be busy at the park. These are off-peak hours, Yako. They're just slacking. I za co ty im płacisz?
No dobra, nie odbierają. W takim wypadku musimy sobie tam iść po te klucze do naszej przyczepy, do sklepu z pamiątkami. Ale to zrobimy sobie już na kolejnym odcinku. Także dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bardzo was proszę o zostawienie suba, lajka i do zobaczenia, w sumie do usłyszenia na następnym odcinku. Trzymajcie się wszyscy, hej hej!